Za oknem deszczyk, akompaniament będziemy mieli dzisiaj. Stuka w parapet. Jak widzicie, moje drzewko się rozrasta. Sam jestem w pozytywnym szoku, że tak ładnie w tym roku się rozkwitło. Tyle nowych liści urosło. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, choć jest to pokrewny temat, bo o roślinach też, czyli o tym, co zasila nasz organizm, nasz pojazd. A naszym pojazdem jest nasze ciało. I w książce Nina tego w szkole ci nie powiedzą. Też dużo mówię o tym, jak ja dbam o swoje ciało, jak dbałem o nie, bo wiadomo, że to jest jakby proces i on cały czas ewoluuje i się zmienia. I nie ma co przywiązywać się do tego, że na stałe będziemy swój organizm zasilali danym posiłkiem, danymi produktami spożywczymi. Ja zauważyłem, że to wszystko jakby wraz ze poszerzaniem, oczyszczaniem naszej świadomości ewoluuje tak samo ten nasz jadłospis, nasze dania na talerzu się zmieniają właśnie wraz z oczyszczaniem świadomości. Także witam Was dzisiaj. Ja już jestem po śniadaniu. Poczytanki nagrywam z samego rana. Przeważnie na czczo, ale dzisiaj wyjątkowo zjadłem wcześniej jajka. Na miękko. 3 jajeczka na miękko. Sami wiecie, bo już to nieraz Wiesław Matuch podkreślał, i nie tylko on, jak ważne jest jedzenie żółtek. Też między innymi o tym napisałem w książce, ale dzisiaj nie będę omawiał samych jajek. Więc jestem po śniadaniu. Piję kawkę, to znaczy ten mój wywar, o którym też wcześniej wspominałem. We wcześniejszych odcinkach możecie zobaczyć, na czym polega ten wywar. Nie będę go się tutaj już powtarzał. I zaczynamy kontynuację poczytanek. Bo ostatnio skończyliśmy na stronie 138. Zaczęliśmy czytać rozdział naprawa pojazdu kosmicznego. A więc witam Was. Witam właśnie wszystkich fanów uniwersalnej miłości, bo ta uniwersalna miłość właśnie też jakby podpowiada nam, jak to się mówi, miłość przynosi same korzyści i też przynosi nam wiedzę na temat tego, na temat samego siebie i podpowiada nam to, w jaki sposób mamy zasilać w danym momencie swoje ciało, co nam jest adekwatne do naszego wieku, do naszej płci i do stanu świadomości w danym momencie, na dany czas. Więc witam fanów jeszcze raz, trzeci raz już, uniwersalnej miłości, fanów wiedzy ojca Pio, która została spisana przez Wiesława Matucha. Polecam wszystkim tym, którzy wchodzą na ścieżkę jakby poznawania samego siebie, tą świadomą ścieżkę, to polecam wiedzę ojca Pio wydaną
w dwóch tomach zatytułowanych Wiedza Ojca Pio, napisanych przez Wiesława Matucha. Tam są właśnie krótkie rozważania, jakieś tam wiersze i tak dalej, które inspirują nas do zmiany właśnie. Między innymi do zmiany diety i mówią nam o tym, jak mamy dbać o swoje ciało. A więc zaczynamy czytanie. Moje posiłki często dostosowuję do ciebie. Wiem, jakie masz delikatne podniebienie. Twoja karta dań nie jest wyszukana. Przeważnie jest to samo. Być może twój organizm podświadomie informuje cię o tym, co jest dla niego odpowiednie. Dlatego nauczyłem się nie zmuszać go do próbowania wszystkiego na siłę oraz jedzenia w porach z góry zaplanowanych przez mądrzejszych dorosłych. Lecz czekam, aż sama zgłodniejesz i poprosisz mnie o coś do pochrupania. Między innymi od ciebie nauczyłem słuchać się swojego ciała, które w mniej lub bardziej subtelny sposób mówi nam, co jest dla nas najbardziej potrzebne w danym momencie, adekwatnie do naszego wieku. No tak, bo nie ma jakby diety cud, recepty na tak zwane zdrowe odżywianie. Każdy sam w sobie musi wypracować i obserwować własne ciało i dowiedzieć się, co dla danego organizmu jest potrzebne w danym momencie. Bo nie można opierać się na tym, co inni nam mówią. Bo dla kogoś jedzenie mięsa jest w danym momencie potrzebne, czy jedzenie nabiału, czy jedzenie mąki i przetworów mącznych. Dla jednego będzie to pasować i będzie się świetnie po tym czuł, a dla kogoś innego, czy dla nas, nie musi to być odpowiednie, bo niby mamy podobne ciała, ale tak naprawdę są one może nie całkowicie, ale każdy z nas potrzebuje czegoś innego w danym momencie. Jedni mają bardziej zatrute te ciało, drudzy mniej. To już każdy sam musi jakby wydedukować i stwierdzić, na jakim etapie się jest i zrobić sobie taką analizę. Przeanalizować to dotychczasowe życie i zastanowić się, po czym my się czujemy dobrze, co daje nam energię, kiedy, o jakich porach jeść i tak dalej. Więc nie ma diety cud. Każdy musi tą dietę sobie sam wypracować i ona jest jakby żywa. Cały czas dostosowuje się do stanu naszej świadomości. Chodzi o to, żeby nie trzymać się sztywno różnych reguł, zasad, tylko obserwować, interesować się po prostu sobą, żyć sobą, własnym życiem, a nie tym, co inni nam sugerują. Wiadomo, że można się czymś zainspirować, ale żeby nie popadać w takie skrajności i nie wzorować się na innych, bo komuś to idealnie pasuje, ale niekoniecznie musi nam to służyć, więc na tym polega jakby to dbanie o nas i naprawy tego naszego kosmicznego pojazdu, jakim jest nasze ciało. Ty, jako dziecko, masz inne poczucie smaku niż moje, dlatego często tak bardzo różnią się nasze talerze. Sam pamiętam, jak w dzieciństwie nie pasowały mi różne zapachy i smaki,
a dzisiaj zajadałbym się tym, co kiedyś mnie odpychało i doprowadzało do mdłości, na przykład mizeria, czyli ogórki, śmietanie czy kotlety z mięsa mielonego powodowały u mnie odruch wymiotny, a dużo później, do momentu, kiedy jadłem jeszcze mięso, było to wraz z ziemniakami jedno z moich ulubionych dań obiadowych. No tak, to są takie domowe obiadki, maminie obiadki. I tak mi się kojarzą to właśnie z tą dzieciństwem, z młodością taką, z nastoletnim stanem, okresem życia. Dzisiaj jadło to, co rodzice nam dali, tak? I wtedy, jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że reagowałem na różne zapachy i smaki w taki sposób, który powodował mnie mdłości, więc tutaj taka informacja dla aktualnych rodziców, żeby nie zmuszać dzieci do tego, co nam się wydaje, że jest dobre dla nas. To nie znaczy, że dla dziecka jest dobre, bo każdy jest z nas inny, ma inne i organizm jakby podpowiada nam właśnie w ten sposób i reaguje na różnego rodzaju zapachy i smaki, po których my często właśnie nie czujemy się dobrze. To jest sygnał do tego, że nie powinniśmy jeść danych produktów. Więc to nie jest tak, że nam się wydaje, że nam coś służy, no to dziecku tak samo. Najlepiej pytać się dziecka. Dziecko dobrze wie, wiadomo, że jak powie, że chce jeść tylko chleb i cukier, no to trzeba dziecku wytłumaczyć, co jest dobre, a co nie dla naszego organizmu, dlaczego powinniśmy jeść innego rodzaju produkty, które nie będą dewastowały naszego ciała i nie powodowały jakby takiego uzależnienia. No to jest szeroki temat, ale warto rozmawiać na ten temat, uświadamiać dzieci właśnie o tym, o sposobach odżywiania i tłumaczyć im, a nie zabraniać. Bo często jak się zakazuje, to ma jakby odwrotny wpływ. I często właśnie tak czy siak dzieci właśnie wbrew tym zakazom właśnie z ciekawości próbują innych rzeczy. No to już też dotyczy to nie tylko odżywiania, ale wszystkiego. Wszystkich naszych działań w życiu i postępowania. Więc najlepiej być przykładem. Nie mówić dziecku, co ma robić, nie wydawać rozkazów, tylko być przykładem, bo często właśnie dziecko jest najlepszym obserwatorem i ono uczy się przede wszystkim przez obserwację, a nie przez to, że my coś mu powiemy. Bo my jesteśmy jako rodzice przykładem do naśladowania dla swoich pociech. Dobrze, że ty nie przepadasz za mięsem i nie upierasz się, abym je kupował. Odstawiłem białko zwierzęce pozyskiwane w tej formie zaraz po moim wkroczeniu na ścieżkę wojenną z własnymi słabościami. Och, jakie to obrzydliwe widzieć język jednego zwierzęcia w jelitach drugiego. Powiedział to Leonardo da Vinci i całkowicie się z nim zgadzam. No ja już mięsa nie jem od 2014 roku. I między innymi właśnie z tego powodu, co tutaj rzekomo powiedział Leonardo da Vinci. No, trudno mi jest sobie teraz wyobrazić właśnie czyjeś organy w moim ciele, w moich jelitach. Czyjeś jelita w moich jelitach.
innych istot, które tak samo jak my posiadają duszę i że tak to tu ludzkim, przyziemnym językiem określamy to śmiercią, gdzie zabijamy po to, aby zasilić własne ciało. Wiadomo, ten świat jest tak skonstruowany, że nie da się jakby ominąć tego unicestwiania innych. Żyjemy właśnie w takim systemie przemiany materii, gdzie łańcuch pokarmowy jest i słabszy zjada. To znaczy silniejszy zjada słabszego, chciałem powiedzieć. Nawet rośliny, nie? Przecież wiemy, że rośliny to są żywe organizmy i one tak samo czują, reagują na różnego formy energii, nawet na to, co mówimy do nich, na muzykę. Mają w sobie wodę i ta woda jest żywa. No to tutaj tak samo dla zainteresowanych odsyłam do informacji w internecie na ten temat. Jest mnóstwo rzeczy, aby można było się przekonać, że wszystko jest życiem tak naprawdę i ten świat jest tak skonstruowany, że nie da się tutaj żyć, nie unicestwiając innych. Wiadomo, że można odżywiać się praną. Bretarianie się odżywiają właśnie energią tą kosmiczną i oni nie, często nawet nie piją niczego. Nawet nic nie jedzą, tylko właśnie poprzez oddech wdychaną energię kosmiczną zasilają swój organizm. Jest też taka możliwość, ale na dzień dzisiejszy przy naszym stanie świadomości, bo to jest wszystko kwestia świadomości, można się przeprogramować. My musimy zjadać inne istoty, ale ja jestem zdania tego, że dobrze jest nieraz wybrać to jak te mniejsze zło. I przynajmniej chodzi o to, że ja nie jem mięsa dlatego, że nie ze względów jakichś ideologicznych. Po prostu poczułem to w sobie sam i każdy z Was musi podobnie podchodzić do tego, czym zasila własne ciało, skąd pozyskuje energię do życia, do działania, żeby nic nie robić na siłę. Ja po prostu poczułem, że nie mam potrzeby jedzenia mięsa i stopniowo to u mnie następowało. I właśnie to wszystko opisuję w książce, jak to działa i jak ten proces cały przebiegał u mnie, zmiany odżywiania. Więc zachęcam Was do zapoznania się z lekturą Nina, tego szkole Ci nie powiedzą, tam jest więcej szczegółów. Bo tutaj nie jestem w stanie jakby w taki krótki w ciągu paru minut wytłumaczyć wszystkiego i opowiedzieć o tym, jak ja doszedłem do tego punktu, w którym teraz jestem, gdzie nie jem mięsa, nie jem nabiału, unikam produktów mącznych i tak dalej. Więc z tym mięsem właśnie to jest tak, że sami musimy to poczuć. Bo jak wiemy, wcześniej, kiedy ludzie żyli i hodowali sobie zwierzęta i współżyli z nimi, w tym sensie, że karmili je, rozmawiali z nimi, przebywali na co dzień z nimi, więc łączyła ich więź energetyczna. I te zwierzęta były szczęśliwe. Mieszkały często na zewnątrz, miały kontakt z przyrodą, z naturą, z tak zwaną naturą, ze środowiskiem, ze światłem dziennym. A teraz wiemy, jak są hodowane te zwierzęta, że one przez całe swoje życie nie widzą słońca, nieba. Żyją w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, w klatkach i są zestresowane, więc to, co jecie, to absorbujecie właśnie z tych zwierząt, bo ten cały stres
ta cała energetyka jest zawarta w tym wszystkim. I później nie dziwcie się, że chorujecie, albo się zachowujecie dziwnie, albo macie jakieś lękowe objawy psychiczne, wzloty i upadki, bo właśnie jakby przy jedząc mięso takiego zestresowanego zwierzaka, my przejmujemy wszystkie te energetyczne programy, które ono w sobie nosiło. Więc my podobnie się zachowujemy jak te zwierzęta. To jest takie proste bardzo wszystko. To nam się wydaje, że to nie ma nic wpływu, ale właśnie ze względu na niewiedzę, no to my pakujemy w siebie wszystko, jak to się mówi, jesteś tym, co jesz. Więc ja staram się jeść jakby jak najmniej przetworzone jedzenie i łączę wszystkie elementy, to znaczy nie jem mięsa na dzień dzisiejszy już od wielu lat. Się nie zatruwam tym, bo wiemy, że to mięso jest zatrute. Ono jest jakby toksyczne właśnie. Przejmuje te wszystkie toksyny związane, wyprodukowane podczas stresu, które prowadziły, który został wytworzony podczas życia tego prosiaczka, świnki, krówki, kury, kaczki i tak dalej. Więc jem jak najwięcej, właśnie zastępuję to mięso tymi jajkami. No to tutaj tak samo te jajka dobrze mieć ze sprawdzonego źródła, czyli z od szczęśliwej kury, które te jajka też nie będą przenosić tych wszystkich negatywnych wibracji od tej kury. Więc zastąpiłem te tłuszcze, te walory odżywcze z mięsa, białko, jedząc właśnie jajka przede wszystkim. I nie miksując tego oczywiście z owocami, z warzywami, tylko rozdzielając te produkty wszystkie, staram się jeść osobno, żeby właśnie nie łączyć tych węglowodanów i tak dalej z tłuszczami zwierzęcymi, no, od zwierzęcymi, bo jajka to można tak powiedzieć, są produkty od zwierzęce. Ale można to wszystko pogodzić, tylko trzeba się tym zainteresować i obserwować własne ciało samego siebie, to jak reagujemy na dane produkty. Orzechy, słonecznik, dużo słonecznika jem surowego. No i piję oleje nierafinowane, jakieś lniany na przykład, czy tam z oliwek. Więc myślę, że ten odcinek możemy zakończyć w tym momencie, bo się rozgadałem. Będziemy kontynuować przy następnej okazji, bo nie chcę, żeby te odcinki były przydługawe, więc dbajcie o swój pojazd kosmiczny, bo to bardzo ważne jest. Moim zdaniem zauważyłem, że to ma bardzo duży wpływ na tak zwany rozwój duchowy. To, co jemy, bo wtedy to, jak się czujemy, to też to ułatwia nam kontakt z samym sobą, czyli ze źródłem, z tą iskierką, którą mamy w sobie. Jeżeli my jesteśmy zapchani trucizną, no to przyblokowujemy sobie jakby ten kontakt, bo te kanały energetyczne nie działają tak, jak powinny. Nie ma tej równowagi, homeostazy.
I my chorujemy, i zamiast myśleć o Bogu, o miłości, radości, cieszyć się życiem, to myślimy o bólu, który nas dręczy i schorowanym ciele, schorowanym pojeździe, który wymaga oczyszczania i dbania o to, bo to idzie wszystko w parze. Brudne ciało to też brudna dusza i też słaby kontakt właśnie z samym sobą, czyli z duszą, ze świadomością. Więc zachęcam Was, żeby to wszystko łączyć, interesować się sobą i życzę Wam powodzenia. I zachęcam Was do dzielenia się wiedzą, do odwiedzania mojego kanału, tam więcej właśnie informacji na tego typu tematy, to jak przebiega mój proces przemiany i przebiega cały czas. Więc fajnie, że jesteście tutaj. Dziękuję Wam bardzo. W każdą niedzielę nowy odcinek o godzinie 20, a w tygodniu o 20 są takie krótkie zajawki, jakieś refleksje wrzucam na YouTube'a, na moim kanale. Nina tego w szkole Ci nie powiedzą. Do zobaczenia. Thank you.